Szanowni Państwo, pozwolicie, że rozpocznę od przekazania wyrazów szacunku i podziękowania od ambasadora Peru dla magnificencji ojca rektora za umożliwienie wizyty w uczelni, w świątyni i możliwość udzielenia bardzo obszernego wywiadu, co nie zdarza się ambasadorom Peru tak często. Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjny Peru. Może rozpocznę od takiej podstawowej informacji i proszę o ten slajd numer 1, mianowicie o pokazanie, zaraz się slajd pokaże, o pokazanie mapki Peru. Z lewej strony mamy, słabo może widać, ale widać Peru na tle całej Ameryki. To jest trzeci pod względem wielkości kraj Ameryki Południowej, ale najważniejsza część tej mapki to jest ta, która dzieli Peru na wyraźne 3 krainy. To jest taka wąskie pasemko Costa. To jest 10% powierzchni, tylko tam żyje ponad 50% ludności. Notabene tamtędy ciągnie się najdłuższa pustynia świata, co jest w ogóle zjawiskiem dziwnym. Pustynia przy nadbrzeżu oceanu. Później mamy ten taki różowy kolor, to są Sierra, czyli to są te wielkie góry. I później największa część Peru, prawie 60%, to jest selwa, czyli to jest taka wyżyna głównie Puszczy Amazońskiej, ale tam właśnie znajdują się wszystkie najważniejsze bogactwa Peru, chociaż mieszka tam tylko niewiele ponad 10% ludności. I dlaczego ta mapa jest ważna? Bo tu już padało nieraz nazwisko inżyniera Ernesta Malinowskiego jako tego twórcy wtedy najwyższej kolei świata. Notabene tu słowa uznania dla pana ministra, bo w tej broszurce, to jest właśnie pokazany jeden z mostów skonstruowanych przez Malinowskiego. To znaczenie tej kolei polegało nie tylko na tym, że ona była najwyższa na świecie, tylko że ona łączyła tą Costę z tymi obszarami, gdzie znajdują się główne bogactwa Peru. Bo proszę sobie wyobrazić do czasów pobudowania tej kolei taką paradoksalną sytuację. Peru jeden z najbogatszych krajów świata, jeśli chodzi o zasoby leśne i drzewa, i sprowadza drewno ze Stanów Zjednoczonych. Jeden z bogatszych krajów świata, jeśli chodzi o węgiel, węgiel sprowadza z Anglii, bo nie ma jak przewieźć z tamtej strony przez to pasmo gór niczego. Do niedawna jeszcze Iquitos, to takie jest jedyne duże miasto na tym obszarze selwy, tam w tej właśnie, to było połączone z Costą tylko poprzez transport rzeczny, no, który jak wiadomo, szczególnie w rzekach górskich jest trudny do rozwiązań. Więc tak to wygląda, jeśli idzie o ogólną informację o Peru. Peru odzyskało niepodległość w pierwszej połowie, dokładnie 1821, ale tam był okres takich walk wewnętrznych i zewnętrznych, wojny z sąsiadami i tak dalej. I właściwy rozwój Peru rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku i to jest ten okres tworzenia, jak gdyby budowania państwowości polskiej. I wtedy właśnie pojawiają się tam polscy inżynierowie. Wkład tych polskich inżynierów jest tak wielki, że ja ośmielam się formułować taką hipotezę, można by powiedzieć, że nie ma pewnie takiego kraju na świecie, w którego rozwój cywilizacyjny Polacy włożyliby tak wielki wkład jak w rozwój Peru. Skąd to się bierze? Otóż bierze się to z faktu, że w tej drugiej połowie XIX wieku w krótkim okresie czasu pojawiła się niezwykle liczna, bardzo wysoko wykształcona grupa polskich inżynierów. Jak wiadomo, nasz kraj przeżył kilka fal emigracji. Pierwsza to była tak zwana wielka emigracja po upadku powstania listopadowego, później wiosny ludów, później styczniowego. Później mamy fale emigracji związane z II wojną światową, prawda, szczególnie z armii Randersa, bardzo niewielu wróciło do Polski, większość wraca. No i później mamy kolejne fale emigracji, o których tu już była mowa. Ja przypomnę tą pierwszą falę, dlatego że Polacy na emigracji to była bardzo wykształcona warstwa ludzi, którzy znali języki i którzy głównie we Francji kończyli wyższe szkoły techniczne, w tym najwybitniejszą wtedy uczelnię techniczną świata, porównywalną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do MTI, czyli Massachusetts Institute of Technology. To była Wyższa Szkoła Mostów i Dróg w Paryżu. I u tych Polaków, szczególnie już po upadku Wiosny Ludów i powstaniu, gasła nadzieja, że oni będą mogli wrócić i swoją wiedzą służyć odbudowanej czy Polsce, która odzyskała niepodległość. A Peru w tym czasie znajduje się w sytuacji takiej, że wyzwala się od Hiszpanów, no kończy się ten okres walk wewnętrznych, wojen zewnętrznych itd. I kraj, który musi stworzyć swoją państwowość, nie dysponuje kadrą, szczególnie kadrą techniczną. I wtedy rząd peruwiański decyduje się na tak zwane kontrakty na stanowiska inżynierów rządowych i poszukuje ich w Europie. Te stanowiska inżynierów rządowych były bardzo wysoko płatne. Jeżeli powiemy, że kontrakt dawał pensję na poziomie dwukrotnie wyższym niż pensja francuskiego ministra, to to pokazuje, koszty życia w Peru były trochę też wyższe, ale to jednak pokazuje rangę tych właśnie inżynierów rządowych. I oni podpisują te kontrakty i tutaj dlaczego sięgano po Polaków? To jest to, co pani profesor tutaj powiedziała w pierwszym wykładzie, że taką ogromną siłą, ale i cechą łączącą tych wszystkich wielkich Polaków to było ich wychowanie i wykształcenie. Otóż Polacy we Francji w znacznej mierze byli wychowani w duchu tak zwanego Liceum Krzemienieckiego, które później przestało istnieć, ale to był ten duch patriotyzmu i duch człowieka światowego, który musi być wykształcony, musi znać języki, żeby mógł poruszać się w całym świecie i służyć Polsce. Otóż właśnie tacy Polacy pojawiają się w Peru, a są oni przez rząd peruwiański bardzo chętnie zatrudniani, dlatego że na Polakach nie ciąży w żaden sposób jakikolwiek stygmat kraju kolonialnego, tak jak ciążył na Hiszpanach, Anglikanie, bo myśmy nigdy kolonii nie mieli i Polak nie łączył się, nie kojarzył się nigdy z kimś, kto może jako biały uciskać tych inaczej kolorowych. Więc było kilka takich powodów, które przyczyniły się do tego, że Polacy byli tak bardzo mile widziani. Tą falę pozyskiwania polskich inżynierów rozpoczął właśnie Ernest Malinowski, którego życiorys jest właśnie typowym życiorysem takiego wychowanka w duchu Krzemienieckiego. Ojciec powstaniec, angażując się na Polona. Później emigracja do Francji. Tam kończy z wyróżnieniem, 4. pozycja, właśnie tą Wyższą Szkołę Budowy Dróg i Mostów. I w 1852 roku podpisuje kontrakt, wyjeżdża do Peru. Rozpoczął od razu od próby zorganizowania Wyższej Szkoły Technicznej, Inżynierskiej. Opracował status, wszystko, ale ta próba jemu nie wyszła. Tam ze względu na sytuację wewnętrzną. Wobec tego został skierowany na przebudowanie i zorganizowanie państwowej mennicy. Dla istnienia państwa posiadanie własnego pieniądza jest rzeczą podstawową. Szczególnie wtedy, no dziś można powiedzieć, że można się euro posługiwać, czy nawet dolarem. Ale wtedy była rzecz Malinowski przebudował całą tą mennicę i mało opracował taki model, powiedziałbym, zawartości kruszca w pieniądzu, co było też pewnym jego wkładem do nauki ekonomii mimowoli. Jak wiadomo, przy okazji Kopernik jest przecież znany jako astronom, a właściwie powinniśmy go bardzo cenić jako monetarystę, bo to on jest twórcą teorii, że pieniądz zły zawsze będzie wypierał pieniądz dobry. Czy jak jest na rynku złoty pieniądz papierowy, to który zniknie? Złoty zniknie, a papierowy zostanie. Notabene wielu współczesnych teoretyków ekonomii światowej mówi, że coś na świecie musi się zmienić, dlatego że stworzyliśmy pieniądz, który w gruncie rzeczy nie ma żadnego realnego pokrycia. Na przykład pieniądz elektroniczny, no te wszystkie upadki Lehman Brothers i tak dalej wynikały stąd, że można ten pieniądz multiplikować bez żadnej realnej podstawy, czyli ze 100 milionów dolarów pojawia się naraz 100 miliardów dolarów w postaci tak zwanych derywatów. Więc to są odkrycia, do których może jeszcze kiedyś świat się przekona. On po przebudowaniu tej mennicy otrzymał zadanie odbudowania Arequipy. To jest takie drugie co do wielkości miasto w południowym Peru. Dzisiaj ma prawie jakieś tam 800 tysięcy ludzi. Później już w roku 1859, czyli parę lat po swoim przybyciu, opracował koncepcję właśnie linii kolejowych łączących tą selwę, tą Costę z tą właśnie selwą, czyli przez góry, ze względów na ekonomiczne znaczenie, ale wtedy się mu jeszcze to nie udało ze względów wewnętrznych, niezależnych od Malinowskiego. Ważną datą jest, tak jak dla nas powstanie styczniowe 1863, to dla w Peru wypływa w tym czasie taka eskadra hiszpańska pod pretekstem jakichś odkryć naukowych i tak dalej, której prawdziwym celem było jednak ponowny podbój Peru. I dlaczego o tym wspominam? Bo ta eskadra okrętów po różnych tam wizytach w Chile przypłynęła w pobliże Peru, w pobliże tych wysp, które były kopalnią guana, głównego produktu eksportowego Peru, za które Peru otrzymywało dużo złota i pieniędzy wymienianych. I w pewnym momencie doszło do prawdziwego odkrycia tej misji, mianowicie zaatakowali Callao, to jest taki port przy Limie, ale rząd peruwiański przejrzał wcześniej te ich zamiary i wtedy Malinowski angażuje się jako główny inżynier fortyfikujący ten port Callao. I jego znaczenie w obronie tej niepodległości Peru jest nie do przecenienia, ponieważ w momencie, kiedy Hiszpanie zdecydowali się zaatakować, otwarli ogień z 245 dział na ten fort. To nawet jak na dzisiejsze nasze wyobrażenia po II wojnie światowej, to się wydaje być ilością niesłychanie wielką. I ten port się obronił dzięki, nie będę tu ze względu na Barczala mówił, dzięki pewnym technicznym rozwiązaniom, które Malinowski zaproponował. On notabene po skończeniu tych fortyfikacji pozostał tam jako ochotnik obrońca, mimo że jako cudzoziemiec był zwolniony z tego obowiązku. Pozostał tam dlatego, że jego przyjacielem był ministrem obrony, który w czasie tego ataku zginął, a Malinowski był tam do końca. I wtedy, kiedy chowano tego ministra, odbył się taki przemarsz, bo Callao to jest parę kilometrów od Limy i oni szli i wtedy Malinowski pojawił się Peruwiańczykom jako bohater narodowy. Czyli gdyby nawet nie zbudował kolei, to już przeszedł byłby do historii Peru ze względu na tą obronę Callao. Notabene W muzeum w Callao są tablice poświęcone jego pamięci. On wtedy otrzymał tytuł honorowego obywatela i tak dalej, i tak dalej. No ale największe dzieło jego życia to jest właśnie to opracowanie projektu tej kolei transandyjskiej, wybudowanie jej. Nie tylko ta wysokość robi wrażenie, ale proszę sobie wyobrazić wybudowanie 63 tuneli, ponad 30 mostów. Z tego najwyższy miał przęsło sięgające 90 metrów. To dzisiaj robi również wrażenie. Mówi się, że gdyby wtedy były Nagrody Nobla w dziedzinie techniki, to na pewno by Malinowski dostał, a w wielu podręcznikach świata jest określenie, że ta kolej była większym przedsięwzięciem technicznym niż budowa kanału sueskiego, a o tym kanale to wszyscy wiemy, że to takie, prawda, bardzo wielkie przedsięwzięcie. Światowe rekordy Malinowskiego, gdyby wtedy był prowadzony takie księgi Guinnessa, to on by się tam znalazł wielokrotnie w tej księdze Guinnessa. Jego zasługi polegały jeszcze i na tym, że on zainicjował, zaproponował rządowi peruwiańskiemu, bo był bardzo zaprzyjaźniony z ministrami, z prezydentem Peru, zaproponował sprowadzenie kolejnej grupy polskich inżynierów i wtedy właśnie sprowadzono inżyniera Habicha, Miecznikowskiego, Wakulskiego i tak dalej, całą grupę takich wybitnych polskich inżynierów. On zmarł w wieku 91 lat, był wielki pogrzeb i w 100. rocznicę został w Peru, pojawiły się pomniki. Jakby mógł pan wyświetlić ten slajd numer 3 i 4, bo o tym numer 2 chyba zapomniałem, ale on już znajduje się w tej nawet broszurce, a numer 3 i 4, gdyby można było poprosić. O, to są monety wydane właśnie w 100. rocznicę jego śmierci. Tam jest u góry też fragment, który zresztą w tej książeczce się tutaj znajduje, również tego słynnych wiaduktów Malinowskiego. Przejdźmy do inżyniera Habicha, który był takim drugim wielkim Polakiem, sprowadzony właśnie z Francji. I tutaj proszę może o ten slajd numer 5. Mianowicie w 100. rocznicę jego śmierci profesor, peruwiański profesor filozofii z tej uczelni, którą stworzył Habich, która dzisiaj nazywa się Narodowy Uniwersytet Techniczny, profesor Soria napisał książkę, którą zatytułował Polak z peruwiańskiego pomnika, Edward Habich. To świadczy o randze i o pamięci tych Polaków, bo to było 100 lat po jego śmierci. Ukazuje się ta książka, w której Peruwiańczyk, bo jak my piszemy o Polakach, no to tak jak gdyby zrozumiałe, a tu proszę zauważyć, profesor filozofii z tejże uczelni technicznej pisze właśnie taką książkę. Ona pokazuje tą wielką rolę, jaką on odegrał. Nie będę tu wymieniał wszystkich jego osiągnięć, bo jest ich niesłychanie dużo, ale najważniejszą było stworzenie pierwszej uczelni technicznej w krajach Ameryki Południowej i ta uczelnia stworzyła podstawową kadrę techniczną w szerokim tego słowa znaczeniu, bo on kształcił inżynierów tak zwanych cywilnych, czy to pojęcie było wtedy takie, że to byli inżynierowie i od rolnictwa, i od irygacji, i od budownictwa wodnego, i inżynierów kolejowych, drogowych, i inżynierów mechanicznych, czy od nauk technicznych, chemicznych i tak dalej. I ta uczelnia nie tylko stworzyła kadrę techniczną dla Peru, ale korzystali z niej studenci z Ekwadoru, Kolumbii, Chile, Argentyny, więc ona promieniowała na całą Amerykę Południową. I właśnie Habich był 33 lata rektorem tej uczelni. Przez rok, jak on wyjechał do Europy, to zastępował go Malinowski w tej funkcji, a wyjechał do Europy jako przedstawiciel rządu peruwiańskiego na światową wystawę w Paryżu. To tą wystawę, którą znamy z wieży Eiffla. Notabene współpracował z nim przy innych tam pracach projektowych i wtedy był rok w Europie i przeprowadził i złożył kilkanaście raportów z prawie wszystkich dziedzin nauki, wiedzy, techniki, przemysłu, rolnictwa, budownictwa, oświaty, żeby pomagać rządowi peruwiańskiemu zorganizować te obszary życia na wzór podobny w Europie, bo Peru ciągle tworzyło swą państwowość i te jego raporty były no, wręcz bezcenne. Tutaj. Zakończę tą o nim takim podsumowaniem, które profesor Soria pisze o Habichu tak. W dniach, kiedy kraj dźwigał się z ruin po wojennej katastrofie, chodzi o wojnę z Chile, która tak bardzo zniszczyła Peru, kiedy doświadczaliśmy utraty znacznej części bogactw naturalnych, Edward Habich odrzucił korzystne propozycje innych rządów latynoamerykańskich i pozostał wśród nas. Trudne położenie kraju stało się dla Habicha bodźcem do działań i wysiłków, które podsuwały rozwiązania w zakresie poszukiwania nowych źródeł produkcyjnych, źródeł postępu technicznego, a także tworzenia grupy techników umiejących sprawnie pokierować wydobyciem bogactw naturalnych. I twierdzi, Edward Habich był jednym z najwybitniejszych Polaków w dziejach Ameryki Łacińskiej. Można by tą ilość nazwisk dalej mnożyć. Ja wymienię już tylko tak po jednym zdaniu. Inżynier Aleksander Miecznikowski zaprojektował, wybudował pierwszą drogę bitą w Peru. Dlaczego to jest takie ważne? Tu musimy sobie uzmysłowić taką ciekawostkę. No, właściwie bardzo ważne zjawisko, mało znane jak gdyby. Wszyscy kojarzymy sobie Peru, że to jest następstwo wielkiego imperium Minków. Ale mało się pisze o tym, że to imperium Minków jest fenomenem w historii świata, bo to jedyne wielkie imperium, które istniało na przestrzeni ogromnej długości, bo dłuższej niż obecne Peru, i które nie znało trzech rzeczy. Mianowicie nie wynalazło koła, nie wynalazło pisma i nie znało pieniądza. Jak bez tych trzech rzeczy mogło istnieć tak wielkie imperium? Ja teraz tylko wspomnę o tym kole. Jeżeli nie mieli koła, to nie było dróg, były ścieżki. Takie, które pozwalały biec ludziom albo powiedzmy korzystać z jakiegoś tam pociągu zwierzęcego. Więc budowa drogi w Peru była czymś, to był wynalazek, to było coś zupełnie nowego, czego tam nigdy poprzednio nie było. I to Miecznikowski pierwszy zbudował taką drogę bitą między Callao a Limą, która się zresztą bardzo przydała przy tej obronie, o której mówiłem przedtem. Inżynier Aleksander Babiński, drugi wielki Polak, zajął się badaniami geologicznymi i osuszaniem kopalń, bo po tej wojnie peruwiańsko-chilijskiej większość kopalń była zatopiona i trzeba było je odwodnić, żeby móc po te surowce sięgać. Inżynier Ksawery Wakulski zbudował w Peru wielką ilość mostów, był dyrektorem telegrafów, prorektorem tej szkoły Habicha przez pewien czas. Ma ulicę w Limie, jest na tym pomniku Habicha, bo na pomniku są cztery takie tablice i tam poświęcone jeszcze innym wybitnym Polakom. Inżynier Tadeusz Stryjeński, architekt, projektant, budowniczy kościołów. Inżynier Władysław Folgierski, naukowiec, autor podręcznika rachunku różniczkowego. Wspólnie z Malinowskim budował tą kolej, później był dyrektorem kolei południowych całego Peru, dziekanem na Uniwersytecie Świętego Marka i tak dalej, i tak dalej. Wizerunek też na pomniku Habicha jest. Inżynier Władysław Klugier kierował spiętrzeniem wód rzeki Rimac, dzięki tej rzece funkcjonuje w ogóle Lima. Lima ma 9 milionów mieszkańców na 30 kilka milionów żyjących w Peru. I proszę sobie wyobrazić, że w Limie nigdy w ciągu roku nie spada kropla deszczu. Więc to, no bo jest na pustyni. Tak, kończę już. To miasto funkcjonuje dzięki tej rzece. Jest również w historii Peru ogromny wkład księży, zakonników, księży diecezjalnych. To wszystko opisuje pan doktor Bogdan Dygdała z naszego seminarium i te wszystkie osiągnięcia Polaków ukażą się w takiej książce, która ukaże się w przyszłym roku w wydawnictwie naukowym UMK. Polacy w dziejach Peru, Los Polacos en la historia del Peru. Mam nadzieję, że książka będzie dostępna w uczelni, ponieważ ja jestem jej sponsorem i redaktorem, więc będę starał się, żeby jedne z pierwszych egzemplarzy dotarły do uczelni. Dziękuję bardzo.